Katarzyna Pisarska z Fundacji Płaskiego, która jest z kolei organizatorem Warsaw Security Forum. I Kasiu, pełnisz też wiele innych funkcji, zajmujesz się wieloma fantastycznymi rzeczami. Dzień dobry, witaj w Układzie Otwartym. Dziękuję, Igorze. Bardzo miło być tutaj z tobą i z słuchaczami. Tak, znamy się, może mówimy sobie na ty. Czy to, co dzieje się dzisiaj wokół Polski, w relacjach Polski z Unią Europejską, może zapoczątkować jakiś proces, który rozsadzi Unię albo doprowadzi do jej zmniejszenia, do jej federalizacji albo defederalizacji? Jak ty to widzisz? Z pewnością są takie obawy i to są realne obawy wewnątrz Unii Europejskiej, dlatego że ostatni wyrok Trybunału Konstytucyjnego Polskiego jest pierwszym wyrokiem w historii Unii Europejskiej, który de facto podważa cały fundament prawny istnienia Unii. Podważa artykuł 1 i podważa artykuł 19, które stanowią o tym między innymi, że Europejski Trybunał Sprawiedliwości ma zwierzchnictwo i właściwie prawo stanowione przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości jest nad prawem krajowym. Ta zasada została ustanowiona, słuchaj, w 1964 roku, czyli prawie 60 lat obowiązuje i przez te 60 lat właściwie była niekwestionowaną zasadą. Ale trybunały konstytucyjne różnych krajów zgłaszały pretensje, że w niektórych zakresach tak, ale ta władza w bardzo nie małych powinna zakresach. I dam ci tutaj przykład. Na przykład ostatnia taka sytuacja z 2020 roku, czyli w zeszłym roku, Trybunał Niemiecki zakwestionował to, czy Europejski Bank Centralny, przepraszam, Europejski Bank Centralny ma prawo emitować euroobligacje. Mhm. Czyli kluczowa sprawa dla tych pieniędzy, które my również otrzymujemy z Funduszu Odbudowy. Te euroobligacje de facto finansują te pieniądze, które będą do nas na odbudowę po COVID-zie przychodziły. I ten Trybunał zapytał i właściwie orzekł, że ta instytucja przekracza swoje kompetencje. Nie miał takiego prawa ten Trybunał Niemiecki, bo tylko Europejski Trybunał Sprawiedliwości może orzekać, czy inne instytucje przekraczają swoje kompetencje. Ale to był bardzo, ale nie podważył nigdy i żaden wyrok żadnego Trybunału Krajowego nie podważał nadrzędności prawa unijnego w całości. Tylko w wycinkach. Tak, tak. No dobrze, no ale jedne robiły w wycinkach, a nasz Trybunał zrobił to. No ale to jest fundamentalne, ponieważ szerzej. Oznacza to, że Polski Trybunał Konstytucyjny może zakwestionować każdy dowolny, który uzna wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. I co to znaczy? Bo to oznacza bardzo konkretne rzeczy dla obywateli. To znaczy, że prawo unijne de facto przestaje funkcjonować w takim rozumieniu, jakim go dotychczas znaliśmy. To jest zagrożenie dla firm, zarówno polskich, jak i zagranicznych, które nie będą mogły być pewne, czy mogą dochodzić swoich praw w zakresie dyrektyw, regulacji, innych rzeczy. Dla obywateli, którzy również będą kwestionować zarówno prawa wykonywane w Polsce, jako niezgodne z europejskim, jak i te europejskie. Więc powoduje to niewiarygodny chaos prawny, którego konsekwencje dopiero poznamy, jeśli oczywiście to orzeczenie Trybunału wejdzie w życie, bo jak wiemy, musi je jeszcze ono jest na razie tylko orzeczeniem, ono musi być wydrukowane przez polski rząd, a to się jeszcze nie wydarzyło. No, i też jest tak, co niektórzy prawnicy uważają, że sądy mogą to brać pod uwagę, ale też mogą nie brać tego pod uwagę polskie i mogą sądy, przełamywać. Tak, tak, polskie, tak, polskie co sądy. Tak, co tworzy de facto dwa równoległe systemy prawne i jeżeli byłaby jakaś zmiana władzy, to właściwie większość tych wyroków, które teraz dokonuje Trybunał Konstytucyjny, Izba Dyscyplinarna, KRS, właściwie zostanie cofniętych, ale może być już dzisiaj podważane przez obywateli nie tylko w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości, ale co więcej również w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, który jest instytucją Rady Europy, nie Unii Europejskiej, i który również zajmuje się sprawą praworządności w Polsce. Ja ci jeszcze dam tło do tego, bo to już nie tylko chodzi o to, że jakieś kraje, trybunały, jakieś elementy prawa europejskiego podważały, a tutaj mamy fundamentalnie podważanie właściwie konstytucyjności traktatu, który podpisaliśmy w Lizbonie, z całą polską konstytucją. Też pytanie, dlaczego dopiero teraz, tak? Dlaczego dopiero po 20 latach, praktycznie od wejścia od Unii, Trybunał Konstytucyjny podważa
podważa ważność traktatu, który podpisywaliśmy, ale co ważniejsze jest kontekst, jakim to wszystko się dzieje. W chwili obecnej w sprawie polskiego wymiaru sprawiedliwości toczy się około 80 spraw w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu i w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu. A jak jest w przypadku innych krajów? Nie ma też tak, że każdy kraj ma ileś tych spraw? Nie w przypadku praworządności, ale o co chodzi w tych 80 przypadkach. Mhm. To są zazwyczaj kwestionowanie decyzji dotyczących Trybunału Dyscyplinarnego, decyzji na przykład zawieszenia konkretnego sędziego przez nieważną Izbę Dyscyplinarną, decyzji takich jak na przykład podjętych przez irlandzki czy holenderski sąd o zawieszeniu ekstradycji polskich obywateli z powrotem do Polski, bo nie wiadomo, czy w Polsce jest jeszcze państwo prawa, czy już nie jest. To są po prostu namnażające się historie i niewiarygodna ilość spraw, które wynikają z tego, że de facto Europejski Trybunał Sprawiedliwości podważył konstytucyjność powołania Trybunału Konstytucyjnego w Polsce. Tak? Mhm. Uznał, że był on powołany niezgodnie z polską konstytucją, nie z europejską konstytucją, tylko z polską. Tak uważają krytycy. Nie krytycy, tylko Europejski Trybunał Sprawiedliwości, co znaczy, że każdy obywatel dzisiaj, łącznie z tobą, może podważyć każdą decyzję Trybunału Konstytucyjnego w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości. I to wyjaśnia, dlaczego polski Trybunał dzisiaj podjął takie decyzje, a nie inne. To nie chodzi o tak naprawdę nadrzędność polskiej konstytucji, której nikt nie zaprzecza. Że jest to istota suwerenności polskiej, tylko chodzi o to, że Trybunał Konstytucyjny jest atakowany przez, jako niepraworządny, jako powołany niezgodny z polską konstytucją przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości i próbując się bronić, blokuje de facto możliwość Europejskiemu Trybunałowi Sprawiedliwości podejmowania jakichkolwiek decyzji, tak, wobec nas. Więc jest to działanie tak zwane egoistyczne całkowicie, a nie mające na celu obrony polskiej suwerenności. I tutaj jest problem, ponieważ ta decyzja faktycznie legalnie otwiera niestety drogę do legalnego polexitu Polski z Unii Europejskiej, albo jak sam mówiłeś, po prostu rozwalenia fundamentów tej Unii. No, pytanie jest takie, czy ponieważ są krytycy tej decyzji Trybunału w Europie i wśród w wielu unijnych instytucjach, ale też są krytycy, są też politycy, zwłaszcza we Francji, w ostatnim czasie kandydaci na urząd prezydenta we Francji, którzy popierają Trybunał Konstytucyjny, ponieważ wśród dużej części obywateli państw unijnych rośnie takie przekonanie, że władza unijna, trudna do zdefiniowania dla przeciętnego człowieka i nie mająca legitymizacji politycznej, tak duże jak lokalne władze, jakby coraz bardziej się rozszerza i ten rozdźwięk jest coraz mocniejszy. Dlatego tego typu decyzje, jak decyzja Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, jest przez jednych krytykowana, ale też znajduje sobie wielu zwolenników poza Polską. Czy istnieje taka możliwość? Absolutnie nie przesadzałabym, że wielu zwolenników. Sytuacja we Francji jest bardzo nietypowa, ponieważ jesteśmy kilka miesięcy od wyborów. I Francja, włącznie z Włochami, to jedno z bardziej dzisiaj eurosceptycznych państw Unii Europejskiej. Ale dosyć kluczowe. Więc bardzo łatwo, oczywiście, właściwie państwo założyciele, obydwa, i Włochy, i Francja, więc absolutnie, to że kluczowe. To było moje pytanie, bo nie chodziło też, byśmy oceniali. Przeanalizować, dlaczego, bo to są dwie różne rzeczy. Dlaczego część kandydatów francuskich na prezydenta stwierdziło, że faktycznie trzeba się zastanowić nad kwestią nadrzędności prawa unijnego nad konstytucjami narodowymi? Ponieważ jest dlatego, że ich elektoraty oczekują ataku, większej suwerenności. Tak, oczywiście. I to był taki prosty trik, który wcale nie oznacza, że Francja zakwestionuje prawo unijne. Jest to typowa polityczna... Ale nie jest to wykluczone. W tym momencie jest to raczej wykluczone. To znaczy nie ma takiej siły politycznej, oprócz Marine Le Pen dzisiaj, która by mogła de facto przeprowadzić, pomijając to, że sądy we Francji mimo wszystko są niezależnymi sądami, które mogłaby przeprowadzić tego typu polityczną ofensywę, która by zakwestionowała państwa, nadrzędność prawa unijnego. Proszę pamiętać, że nad taką nadrzędnością decyduje Trybunał Konstytucyjny, który znów we Francji jest niezależny. Więc to nie od polityków, nie od
od Michel Barnier, ani od Marine Le Pen zależy, czy taka decyzja we Francji by zapadła. Dlatego trochę tak jak Cameron przed Brexitem, który uważał, że może tego referendum w ogóle nie będzie, on sobie może powiedzieć, że my sobie będziemy to referendum robić, jeżeli Unia nie zrobi tego i tamtego. To jest taka trochę populistyczna, wyborcza kiełbasa. Co nie znaczy, że nie ma określenie, tak, ale to nie znaczy, że nie będzie miało konsekwencji politycznych. Słowo populistyczne jest moim zdaniem bardzo nadużywane, bo co to znaczy populistyczne? Takie, jakie czego oczekuje część wyborców. No, ich wyborcy tak oczekują. To nie są gorsi wyborcy. To nie są gorsi wyborcy niż ci, którzy uważają inaczej. To jest dawanie prostych rozwiązań, to znaczy powiedzenie, kiedy wiadomo, że kiedy wiadomo, że rozwiązanie jest jakiegoś problemu dużo bardziej skomplikowane i nie jest możliwe prostą drogą, wmawianie wyborcom, że jest jedyna prosta droga, tak? Żeby to, żeby osiągnąć dany cel. Wszystko jedno, czy mówimy o demografii, że prostym celem jest rozdawanie ludziom pieniędzy i wtedy demografia nam skoczy i będzie nas bardzo wiele, chociaż wiemy, że to nie od tego zależy. Eksperci mówią, potrzebne są żłobki, przedszkola, szeroka pomoc socjalna, ale to jest odpowiedź, różni eksperci mają różne zdania na ten ale to temat. Jest, ale są jednak przykłady na świecie, gdzie te różne polityki się wdraża skutecznie i z tych przykładów trzeba brać może nie od ekspertów, tylko po prostu od przykładów żywych. Ale wracając jeszcze do kwestii Francji, bo o tym rozmawialiśmy. Więc we Francji jest to sytuacja dosyć specyficzna, ale nie widzę teraz możliwości, żeby Francja podważała faktycznie i mogę obiecać ci, że po tym okresie wyborczym te kwestie kompletnie znikną. I znów będzie sytuacja, w której to Francja będzie krytykowała Polskę za łamanie praworządności. Ale czy nie obawiasz się tego, czy nie istnieje twoim zdaniem taka możliwość, że nastroje polityczne w różnych krajach, zwłaszcza krajach południa, no Francja jest takim krajem częściowo przeważą południowym. Nad kwestią, tak. Oczywiście, że się obawiam. Natomiast to znaczy, czy twoim zdaniem to jest realny proces dezintegracji? Jest procesem realnym, jak najbardziej. To znaczy z historii integracji europejskiej dotychczasowej, oczywiście widzieliśmy takie okresy, jak okres lat 70. takiej eurosklerozy, to nazywaliśmy to okresy, więc to były takiej nawet nie dezintegracji, ale zatrzymania procesów integracji. Natomiast generalnie od 58 roku ten proces przyspieszał i rozszerzał się na coraz to nowe dziedziny. Te dziedziny były wybierane ze względu na kryzysy, które przechodziliśmy, a nie dlatego, że ktoś mądry w Brukseli wymyślił sobie, że trzeba mieć wspólną politykę imigracyjną, czy trzeba wspólnie odpowiadać na zagrożenia z Rosji wypływające i tak dalej. Po prostu faktycznie te zagrożenia kształtowały politykę unijną. I tak jest teraz. Na przykład wielu państw członkowskich było zaskoczonych, że Unia Europejska nie ma kompetencji w zakresie polityki zdrowia w czasie kryzysu covidowego, bo ma w traktacie z Lizbony jedynie kompetencje wspierające politykę zdrowotną państw członkowskich. Nie miała, bo się na to nie umawialiśmy wcześniej, że chcemy. Ale mogę ci też obiecać, że gdyby były zmiany traktatów, na które się na razie nie zapowiada, bo to jest bardzo skomplikowany proces, to założę się, że większość państw zgodziłoby się, żeby w traktatach przenieść politykę zdrowotną na tak zwane kompetencje wspólne, gdzie Unia Europejska ma jakieś a obszary. A to ja też jestem, to ja się zgadzam, dlatego że ale ja się zgadzam z tym, bo politycznie dla wszystkich byłoby to bardzo wygodne, bardzo wygodne, bo nikt sobie z tym nie daje rady, a to niech Bruksela nam rozwiąże. Jak nie będziemy sobie radzić, to będziemy mogli to zwalić na Brukselę. I to jest cały fenomen procesu integracji, że państwa członkowskie decydują się o oddaniu suwerenności w różnych obszarach, bez przerwy, każdego dnia właściwie Unii Europejskiej, a potem, kiedy przychodzą wybory, krzyczą, ale dlaczego nam jest zabierana suwerenność? No to przecież Rada Unii Europejskiej i Rada Europejska decydują o tych nowych obszarach, tak? Więc państwa członkowskie, nasi premierzy, nasi prezydenci, osoby, które nas reprezentują, o tym decydują, a potem, kiedy wracają do stolic, twierdzą, to nie my, tak? Dlatego, że też obywatele, skąd to się bierze? Z tego to się bierze, że obywatele coraz mniej rozumieją te procesy, które się dzieje i mają. I to jest poważny problem. Coraz gorzej radzą same z tymi wyzwaniami. Ponieważ te instytucje są coraz bardziej tak rozbudowane i decyzje zapadają w rozmaitych ciałach, które dla przeciętnego obywatela są gdzieś poza jego sferą pojmowania. Nie oni ich wybierali,
ale tamci ludzie decydują dlatego o dzisiaj, tym, jak mamy robić, czy w lewo, czy w prawo. To nie jest też prawda, ponieważ dzięki zmianom traktatowym Parlament Europejski, który jest bezpośrednio wybieralny przeze mnie i przez ciebie co 5 lat, w maju lub w czerwcu każdej pięciolatki, jest ciałem, które de facto w ogromnej części materii, zwłaszcza regulacji i dyrektyw wszystkich, jest współlegislatorem łącznie z Radą Unii Europejskiej. To nie zmienia tego, że ludzie mają poczucie, że to jest jakieś ciało... Ale widzisz, ale to znaczy, że Rada Unii Europejskiej to są nasi ministrowie. No to jest minister Rau, to jest minister Niedzielski, kiedy jedzie w sprawach zdrowia. To są wszyscy nasi ministrowie, którzy tam są. Również premier Morawiecki, jak jedzie na Radę Europejską. Więc ja uważam, a wiesz, wykładam integrację europejską w Szkole Głównej Handlowej od dobrych 10 lat. Ja uważam, że problem jest taki, że my za mało informujemy i za mało jakby edukujemy naszą populację, nie tylko w zakresie integracji europejskiej, ale w ogóle w zakresie edukacji obywatelskiej. Sam fakt, że większość naszych obywateli nie zna polskiej konstytucji. Sam fakt, że większość naszych obywateli nie rozumie, co to jest trójpodział władzy i jak ważna jest niezależność różnych instytucji, to powinno niepokoić każdą osobę, której bliskiemu sercu jest demokracja. Mhm. Ale mówimy o tym, że nie tylko Polacy, ale tak samo Francuzi, Włosi, Hiszpanie, a na pewno Grecy i myślę, że obywatele wielu innych krajów mają to poczucie, że jest to jak potężna instytucja, która jakby rozszerza się coraz bardziej, bo obrasta w kolejne polityki, w kolejne instytucje, w kolejne budżety. Nie, nowe instytucje nie powstają, budżety. Bo musiały być nowe traktaty. Ostatni jest 2009, więc nowych instytucji nie może być więcej niż jest. No, ale są powoływane rozmaite ciała doradcze, takie, śmakie i owakie. I mają takie poczucie, że te decyzje zapadają dalej od nich. I cokolwiek nie powiesz i cokolwiek my tutaj nie będziemy myśleć, czy to jest mądre, czy nie mądre, ci ludzie tak czują. Na pewno. I mają z tym, na pewno, i mają z tym problem. Na pewno. I jest problem deficytu demokratycznego, czy pewnego kryzysu demokratycznego w Unii Europejskiej. Jest to problem, o którym mówimy w Unii Europejskiej od ponad 20 lat. To nie jest nic nowego, stąd jest wzmocnienie roli parlamentu, ale teraz są też fantastyczne pomysły, na przykład mojego przyjaciela, profesora Almano, który proponuje na przykład, żeby do Parlamentu Europejskiego wybierać ze wspólnej europejskiej listy. A więc te wybory nie były, aby stworzyć de facto, tak jak teraz te partie są, takie frakcje polityczne wewnątrz Parlamentu Europejskiego, to żeby były europejskie listy partii, tak? Które głosujemy wspólnie wszyscy, żeby wybierać, żeby obywatele... Wierzysz w to, że to ma sens i że to może zadziałać? To znaczy, że Polacy będą głosować na Hiszpana, listę. Portugalczyka, nie, Greka nie muszą, i Niemca? Mogą na Polaka, ale głosują na jakąś listę, tak? Na socjaldemokratów, na konserwatystów, na EPP, tak? Że faktycznie to są całościowe partie, które dają pewną no, jakby życie tej demokracji europejskiej, ale też pomysły wyboru bezpośredniego przewodniczącego Komisji Europejskiej, tak? To również te pomysły są. Nie, ale takie pomysły są od dawna. Ale wiele moim procesów, zdaniem są kompletnie nierealistyczne. Ale część nigdy procesów, nie to się tak mówi, ale część procesów już nastąpiła. To znaczy sam fakt, że Parlament Europejski wybierany bezpośrednio przez nas, bez względu na to, czy wiesz, gdzie jest Parlament Europejski, czy nie jest, no jednak masz prawo zagłosować na swoich posłów do niego, to on decyduje o zatwierdzeniu Komisji Europejskiej. To są wszystko nowe regulacje. Wcześniejsze komisje nie potrzebowały takich zatwierdzeń. Teraz musi być zatwierdzony przez Parlament Europejski. Więc te kompetencje tych instytucji, które są wybieralne bezpośrednio przez obywateli, one wzrastają i stąd jest zrozumienie dla kwestii deficytu. Natomiast czy pytasz się mnie, czy ja się obawiam dezintegracji? Oczywiście, że tak. Tak jak mówiłam, te procesy, kryzysy, one wzmacniały integrację, rozszerzały je na nowe obszary. Ale mamy od 2016, może trochę wcześniej, no taki proces ewidentny ruchów, które kwestionują w ogóle nadrzędność instytucji międzynarodowych. Też w jakimś stopniu w ogóle kwestii prawa międzynarodowego i tak dalej. I twierdzą, że nadrzędnym jest tylko i wyłącznie państwo. Tak? Że państwo ma własne prawa i wolność Tomku w swoim domku i to, co ja sobie tu robię, to jest moja sprawa i nikomu do tego. I wydawało się... Należy również te głosy
uszanować. Oczywiście, tylko że wydawało się, że weszliśmy w świat, w którym no, nie zgadzamy się na ludobójstwo w Ruandzie, nie zgadzamy się na łamanie praw człowieka w Rosji, nie zgadzamy się, to znaczy, że tworzymy... Ale co to ma wspólnego z takim poczuciem, że... Ma tyle wspólnego, że kiedy powstawał ten system międzynarodowy, który obecnie jeszcze funkcjonuje, liberalny system, to ustanowiliśmy pewne zasady, które mówiły o nadrzędności na przykład praw obywatelskich czy praw człowieka nad tym, nad prawami, nad państwem, tak? Mhm. Że państwo nie może łamać fundamentalnych praw człowieka. Ale to nie człowieka. Znaczy tak, że ci ludzie, którzy mają, są niepewni co do, którzy nie są zwolennikami federalnej Unii, są zwolennikami ludobójstwa w Ruandzie. Nie, tak? absolutnie nie. Tylko mówię, że po pierwsze zgodziliśmy się na to, że w pewnych sytuacjach, a jest możliwa międzynarodowa interwencja, ona nawet jest konieczna i sami uczestniczyliśmy w wielu misjach, gdzie ta interwencja następowała, czy to w Bośni, Hercegowinie, w innych miejscach, ale również stworzyliśmy instytucje ponadnarodowe i to dotyczy przede wszystkim Unii Europejskiej. Te instytucje ponadnarodowe powstały de facto w 1958 roku w Traktacie Rzymskim i te kompetencje były rozszerzane przez kolejne traktaty. My podpisaliśmy się pod wszystkimi tymi ustaleniami w 2009 roku w traktacie lizbońskim, ale właściwie w 2004, kiedy weszliśmy do Unii, tak, całościowo. I uznaliśmy, że ze względów nie tylko na efektywność, ale również na pewną wspólnotę wartości, zgadzamy się, żeby były instytucje, które kontrolują państwo. Zgadza się, to... Tak? Tak. Zgodziliśmy się na to. Zgodziliśmy się, że te instytucje mają prawa nas sankcjonować, jeżeli nie dopełniamy zasad, pod którymi ale sami się bronię dopisaliśmy. Prawa części społeczeństwa do bycia sceptycznymi. Ale I uważam, że należy ten głos szanować i brać go pod uwagę, a nie mówić z góry, że nie macie lepiej, bo musimy się zgadzić. Więc Unia Europejska, do której wstępowaliśmy, była inna niż tak, ta, która jest dzisiaj. Szczęśliwie wbrew temu, co mówią przeciwnicy, krytycy Unii Europejskiej obecnie, Unia Europejska nie jest Związkiem Radzieckim i jeżeli ktoś chce z niej wyjść, to droga jest wolna. Nawet jest już precedens, widzimy jak to wygląda, wiemy z czym to się je, rozumiemy tego konsekwencje, więc... Szczęśliwie jest, jak na razie Polska jest jednym z ostatnich krajów, pomimo tego, czego używają polska opozycja. Ale wracamy do tego porządkowego twojego pytania. To, co się stało z Trybunałem Konstytucyjnym, tak jak ja byłam zupełnie sceptyczna co do tego, że Polska może wyjść, uważałam, że to jest nierealne, używałam twojego argumentu właśnie w dyskusjach, mówiłam, nie, no przecież Polacy są najbardziej euroentuzjastycznym narodem, tutaj w Unii 80% nikt nie chce wychodzić i tak dalej. To nie ma teraz znaczenia, dlatego że ten Trybunał Konstytucyjny, ta decyzja de facto wyjmuje nas z porządku prawnego Unii Europejskiej. Jeżeli on wejdzie faktycznie w życie, no to Unia Europejska stanie przed wielkim dylematem, co z tym zrobić, ponieważ jedno państwo de facto wyłącza się z ładu prawnego Unii, a więc legalnie wychodzi, chociaż nie wychodzi, tak? Więc jakieś akcje, coś będzie musiało się zdarzyć. Właśnie chyba, o to chciałem zapytać rząd polski na koniec. Gra jakąś wielką grę na szachownicy, gdzie powie, nie opublikujemy, chociaż ma obowiązek, przypomnę, nie opublikujemy decyzji Trybunału Konstytucyjnego, jeśli dacie nam abecedę. Jakie są dzisiaj, twoim zdaniem, możliwości wyjścia z tej sytuacji z twarzą dla obu stron? No bo wiadomo, że nikt nie ustąpi tak całkowicie, ponieważ każdy i te krytyki, i decyzje, i wypowiedzi polityków są polityczne. Polska jest wygodnym celem do ataku. Faktem jest, że sobie jakby zapracowaliśmy na to, żeby być takim celem, ale nie jest tak, że każdy polityk, który krytykuje Polskę czy inny kraj, robi to w imię wartości, tylko najczęściej robi to w imię swojego interesu politycznego, najczęściej krajowego zresztą. Podobnie jak polscy politycy w drugą stronę. Jakie ty widzisz teraz polityczne możliwości wyjścia z tej sytuacji? Wiesz, pytanie jest, czy w ogóle polski rząd jest zainteresowany wyjściem z tej sytuacji z twarzą? Pytam bardzo szczerze, bo nasza polityka zagraniczna, w tym polityka europejska, jest więźniem polityki wewnętrznej. To nie jest tylko polska przywara, to dzieje jest się tak niestety, wszędzie, prawie wszędzie, jest standardem. No nie wszędzie, ale w większości niestety coraz krajów bardziej demokratycznych. I szczerze ja nie wiem, jaki tam jest i w jaki sposób robiony rachunek.
Bo to musi być, ja no nie chciałabym wierzyć, że jest to po prostu, wiesz, wynik niekompetencji, jakiegoś chaosu wewnętrznego, braku jednego ośrodka decyzyjnego w polityce zagranicznej, co też jest prawdą częściowo, ale no nie chce mi się wierzyć. Musi być przecież jakiś plan. No musi być jakaś strategia, ponieważ jeżeli jest strategia idzie... walk frakcyjnych w rządzie. No, no dobrze, ale co to ma wspólnego z polityką europejską i naszym członkowskim w Unii? Wiesz, jeżeli patrzeć tak już racjonalnie, tak? Bo jeżeli... Jeśli patrzeć racjonalnie, to każdy polityk w Polsce i w każdym innym państwie demokratycznym, w którym odbywają się wybory, walczy o pewną grupę wyborców. Jeżeli partia rządząca, czyli część walczy o pewną grupę wyborców, która ma wątpliwości, to zaczyna mówić ich językiem. Tak samo jak Timmermans walczy w Holandii o jakieś głosy. To Igorze, sam sobie odpowiadałeś na pytanie. Tak, to znaczy, że tutaj Polska nie jest zainteresowana wyjściem z twarzą, bo każda frakcja walczy o swój elektorat i tak naprawdę kwestia, co się w Brukseli wydarzy, jaka będzie reakcja, jest właściwie drugorzędną. Dopóki nie ma zagrożenia realnego dla wyborców, czyli na przykład zamrożenia środków z Funduszu Odbudowy. To niebezpieczeństwo istnieje. No istnieje. Nadal istnieje, chociaż ono zostało odsunięte w czasie. Jeśli pewnie zakupimy jakieś ze 2-3 elektrownie atomowe we Francji, to okaże się, że rule of law nie jest tak istotny, dzięki Niemcom, którzy szczerze, no akurat ostatnia Rada Europejska... Ale to nie dlatego, że Niemcy są tacy sympatyczni, tylko dlatego, że, brak pieniędzy dla Polski odczuje niemiecka gospodarka. Czy powiedz mi, bo ja się z tym akurat argumentem dosyć słabo zgadzam. Dlaczego brak pieniędzy odczuje niemiecka gospodarka? Ale to bardzo proste. Jest dlatego, że nasze gospodarki są bardzo ze One sobą są bardzo, bardzo powiązane. Są powiązane, dużo bardziej niż 15 lat temu. Tak, wymiana handlowa między oboma krajami jest jedna z największych. Staliśmy się w Europie prawie głównym partnerem handlowym. Bo jest Holandia, ale do mówisz, Holandii idą statki. Mówisz, że inwestycje w polską gospodarkę wracają pośrednio do niemieckiej. Oczywiście, tak? Że tak. Ale no to znacznie więcej naszych Polska firm? Na tym Nie no, traci. Oczywiście, że my na tym... Że, ale to oczczywiście, ale nie jest to w interesie Niemiec. A jak zaczniemy kupować elektrownie jądrowe od Francuzów, to też nie będzie to w interesie zobaczymy. Francuzów. Może i tak, może nie. Natomiast faktem jest, że na ostatniej Radzie Europejskiej, no to głównie taka rekonsyliacyjna postawa Niemców, która jest dla nich charakterystyczna, przynajmniej dotąd była w stosunku do Polski od lat, no jakby zdominowała ten cały dyskurs i Niemcy mają nadzieję, że właśnie polski rząd ma jakiś wielki plan i że w jakiś tam sposób no, pozwoli wszystkim wyjść z twarzy, tak, nie podważając całego porządku prawnego Unii Europejskiej. Bo jeżeli tak by się stało, to naprawdę po prostu działania nawet indywidualnych osób, sądów różnych krajów rozpoczną taką pętlę piekielną, że ten system sam zacznie się rozlatywać i coś będzie trzeba zrobić. To już będzie reakcyjne, tak? Coś będzie po prostu trzeba zrobić, czy Polsce się to podoba, czy nie, czy krajom unijnym się to podoba, czy nie. Więc tu widzę duże zagrożenie. Więc powracając do kwestii dezintegracji, tak, jest ona możliwa. Niestety dzisiaj wynika ona z małych, krótkich, terminowych kalkulacji politycznych poszczególnych polityków. Tak też zostanie historycznie oceniony Brexit. Nie jako jakaś wielka strategia, ogromny gambit Wielkiej Brytanii, tylko po prostu pokłócenie się UKIP-u i Nigela Farage'a z Cameronem, próbę odsunięcia jednego od drugiego. To niestety... I w konsekwencji powołanie, przypadkowe zresztą praktycznie, które Cameron przyzna, wygranie wyborów przez niego, na co nie liczył, że będzie miał większość. Był przekonany, że większości nie będzie miał, że będzie musiał być w koalicji, że nie będzie mógł zorganizować. Niestety, to są te skutki uboczne dokładnie. Demokratycznego systemu. Więc jak się pytasz, czy systemu, martwię się o polexit, to mówię, to powiem to samo. To są niestety skutki uboczne niedemokratycznego systemu, tylko podkreślę znów słowo, które nie lubisz, jednak populistycznych, tak, zachowań, gdzie politycy z różnych krajów. Gdzie politycy ci mówią, no tak, ale gdzie politycy ci mówią suwerenność, 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 ale nie tłumaczą ci, że tym samym odbierają ci również prawa, ponieważ brak nadrzędności unijnego prawa nad polskim odbiera również tobie wiele praw. W jednym zgodzimy się na pewno, że polexit miałby dużo większe, dużo poważniejsze skutki dla Polski niż Brexit dla Wielkiej Brytanii i dużo poważniejsze skutki dla Unii Europejskiej
niż Brexit. Na pewno również z tego powodu, że Wielka Brytania miała bardzo wiele opt-outów, tak? których się trzymała. Wiele procesów udało jej się, już potem kolejne państwa członkowskie nie miały tych możliwości opt-outów i słusznie dla jakby procesu integracji europejskiej. Natomiast z całą pewnością tak by był. Ale ja dzisiaj myślę, że i to mówię już od wielu lat, że to nie będzie kwestia takiego polexitu nagłego, jak w przypadku Wielkiej Brytanii, tylko w którymś momencie tworzenie jednak tego jądra znów integracji kosztem peryferii, tak? I te państwa, które nie będą chciały się integrować, uznają, że ten proces integracji, tak jak znają, im nie odpowiada. Ale do tego po prostu też droga zostaną jest gdzieś tam daleka, na peryferiach. Bo to nie jest w interesie głównych, graczy. Póki co nie jest, ale tak jak widzisz z polityki, to jest bardzo dynamiczny obszar. To prawda. I kształtujemy pewną narrację swoimi własnymi zachowaniami i ją kształtujemy tak, jak będziemy ją chcieli. Tylko nie wiem, czy to będzie w interesie Polski. Tego nie wiemy, jak się sprawy potoczą. Miejmy nadzieję, że to ciśnienie spadnie i jakiś kompromis zostanie znaleziony bądź wymuszony. Katarzyna Pisarska, bardzo ci dziękuję. Dziękuję serdecznie, Igorze, dziękuję państwu. To był Układ Otwarty. Wspieraj na patronite.pl.